jesteśmy właśnie w Bieszczadach. Zostało nam, no może wiem, ze 4-5 km do miejsca, w którym zatrzymamy się na kolejne 3 dni, 3 noce. I od jutra zaczynamy bieszczadzkie wędrówki. Jak widać, tutaj mamy zimę, taką, no może jakąś nie bardzo dużą zimę, ale mamy zimę, więc fajnie. Przyjechaliśmy do bazy nad Roztokami, jesteśmy w samym sercu Bieszczad, w dziczy najprawdziwszej, 50 km do cywilizacji. I szukamy kogoś, żeby się zameldować. Chodź. No. Drogie koleżanki, bierzcie przykład z Ewy, kobiety pracującej. Proszę bardzo, jak ładnie odśnieża samochód. Tak, samochód. Lubisz to? No, uwielbiam. Moja pasja. Ewa, moja droga, co ty powiesz do widzów, którzy tak bardzo za tobą tęsknili, tak, po ostatnim odcinku? No, bardzo mi miło, że mogę być w odcinku Rafała. Kochani, jesteśmy w miejscowości w środku gór. Nazywa się miejscowość Tarnawa Niżna. Dzisiaj ja jestem gościem w swoim vlogu, tak więc oddaję głos do studia. Przyjechaliśmy z Rafałem wczoraj wieczorem i ogólnie no, zastanawialiśmy się, kurczę, mieliśmy nadzieję, że jednak będzie padał śnieg i że będzie zajebiście, że jednak tą zimę da się odczuć, a okazało się, że nie było tego śniegu i w ogóle nie była odwilż, także trochę lipna zima. O kurczę, jakie tutaj są doły. A dzisiaj żeśmy rano wstali i właśnie zawitał nas no właśnie śnieg i było tego tak dużo i w zasadzie jest zajebiście, bo tego śniegu jest teraz pełno i nieźle nam tutaj nasypało i właśnie jedziemy na Rawka, tak? Na Zatwarnicę, na wodospad chyba Homela, ale nie jestem teraz w tym momencie pewien, bo byłem tam 10 lat temu. Okej, wybaczcie moje niedoinformowanie, ale uczę się jeszcze odnajdywać jakby w tych obszarach, przestrzeniach, bo do tej pory dużo swojego życia spędzałam tak, no mało, powiedzmy, powiedzmy na pracę, dom. I to trzeba po prostu znaleźć ten czas i to musi być odpowiedni czas, kiedy człowiek odważy się, no o ile można mówić o jakiejkolwiek odwadze, może otworzy się na pewne nowe doświadczenia. I akurat fajnie, że u mojego boku jest taki kompan, właśnie Rafał, który w tych doświadczeniach pomaga mi się odnaleźć. Także to będzie bardzo refleksyjny wypad, myślę. Będzie dużo zabawy, dużo uśmiechu, tak. Będzie na wesoło, będzie refleksyjnie, będą piękne widoki. Tak, zgadza się. Każdy po coś jedzie w góry. Jeden jedzie, żeby doświadczyć czegoś nowego, jakiejś przygody. W ogóle życie jest taką jedną wielką przygodą, jest jak film. I my jesteśmy tutaj graczami. Także ogólnie takie oto refleksje. I myślę, że będzie ich o wiele więcej. Także pogodę. Fantastycznie naprawdę.
nie spędza tego weekendu w Bieszczadach, niechaj żałuje, bo jest naprawdę przecudnie. Ostatnia, no można powiedzieć, że to już jest ostatnie dni, ostatnie doświadczenie zimy podczas tej zimy. Więc warto było tutaj przyjechać. Zdecydowanie warto. Małą wieżę widokową nad rozlewiskiem, gdzie żyje dużo bobrów. Bobrów pewnie nie zobaczymy, ale... A co to za góralka tu robi zdjęcia? A Ewa. Robię i marznę po prostu. Góralka Ewa. Prosto z serca Bieszczadów. Jest super. No i te pieprzone granice. Tam Ukraina, tu Polska. Tu Polska, tam Ukraina. No i po co to komu? Po co to komu? Sobie właśnie tutaj przy piwku rozmawiamy. Już się ściemniło, co prawda, ale za chwilę zaraz będziemy szli rozpalać ognisko. Tutaj nam gospodyni, która ma na imię Nina. Nina chyba. Powiedziała, że nam z kotłowni da trochę drewna porąbanego, więc bardzo miło z jej strony. Jakiego? Porąbanego z kotłowni. Porąbane drewno. Tak. Takie porąbane jak ja. Okej. Okay. Ale chciałem wam pokazać w ogóle, jakie fajne, taka fajna etykieta piwa jest. Potwierdzam. Piwo bieszczadowe, mocne. I teraz taki prawdziwy z Bieszczad. No ale fajna etykieta. Wytrzeszcz zębów, pieniące się piwo. Elegancko. Ale mam jeszcze jedno fajne. Naprawdę fajne. KSU piwko. I taka fajna etykieta, taki glany. No to ta etykieta robi robotę, naprawdę. Jest mega, sami patrzcie.